ponad 160 prac, a każda z nich stworzona z sercem, wyjątkowym sercem. 23 maja olsztyński kapitanat zamienił się w niezwykłą galerię sztuki za sprawą artystów związanych z zespołem placówek edukacyjnych w Olsztynie. Są to uczniowie, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej także, którzy mają talent, gdzie możemy pokazać szerszej publiczności właśnie wyjątkowe prace. To są także prace wykonane przez pracowników szkoły, rodziców, a także wszystkich przyjaciół zespołu placówek edukacyjnych, którzy właśnie chcieli przekazać na ten cel swoje prace i dzieła. Większość z przedstawionych prac to obrazy olejne. Podczas wernisażu twórcy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i opowiadali, jak powstawały ich dzieła. Już to tłumaczę. Drzewa takie jedno jest czerwone, żółte i tak do końca. I niebieskie toczy niebo, deski takie czy takie drzewa, takie nóżki bym powiedział. Wernisaże w olsztyńskim kapitanacie stały się tradycją. Miłośnicy sztuki i przyjaciele zespołu placówek edukacyjnych spotkali się nad jeziorem Ukiel już po raz czwarty. Z roku na rok te prace są coraz bardziej ciekawe, są coraz bardziej starannie wykonane. No i co jest oczywistym elementem terapii przez sztukę, coraz więcej widać w nich własnego wyrazu osób, które je tworzą. Stąd dlatego taka wartość tego działania. Tradycją jest również licytacja. Wzięli w niej udział zarówno przedstawiciele lokalnego samorządu, jak też i najmłodsi goście wydarzenia. Gratulujemy i synkowi również. Dlaczego tak bardzo ci zależało akurat na tym obrazie? No bo kot to jest moje ulubione zwierzę. Po prostu nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale koty są fajne. Co jest na tym obrazie? Opowiedz nam. Dmuchawce. Warto zdmuchiwać dmuchawce, bo wtedy tworzą się motylki. Tytuł tego obrazu to Złota Rybka i nie ukrywam, że od razu oglądając wszystkie obrazy, jakie dzisiaj były, te 20 wystawionych do aukcji, pomyślałam sobie, że tą Złotą Rybkę chciałabym mieć i sprezentować ją po wylicytowaniu mojej pracownicy, która obecnie walczy z chorobą, żeby ta Złota Rybka to jej marzenie o zdrowiu spełniła. Bardzo dziękuję przede wszystkim, że ci piękni ludzie zaprosili mnie do swojego świata, bo talent plastyczny, który przelewany jest na papier, płótno bądź na inny materiał, pokazuje wiele. Co roku zebrane podczas aukcji pieniądze przeznaczone są na realizację określonych celów. W tym roku będzie to organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. W trakcie wydarzenia sprzedano 103 obrazy za łączną kwotę ponad 10 tysięcy złotych. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv